Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Często na koniec odcinków z tej serii wspominam, że nawet po upływie kilku dekad w przypadku nierozwiązanych spraw nie powinno się tracić nadziei na poznanie odpowiedzi na pytania. Choć to, czy będą one pozytywne czy tragiczne, niestety nigdy nie jest pewne. I dziś chciałabym przedstawić właśnie taki przykład sprawy, w której po prawie 30 latach doczekano się odpowiedzi. I jeśli chcecie poznać szczegóły, to zapraszam do oglądania. Birgit Meyer urodziła się 9 lipca 1948 roku. Jej rodzina pochodziła z Hamburga, ale po pierwszych bombardowaniach miasta w ramach operacji Gomora latem 1943 roku uciekli do Saksonii i tam na świat przyszła Birgit. Gdy dorosła, zaczęła pracować jako fotografka i poznała mężczyznę imieniem Harald. Ostatecznie para pobrała się bardzo młodo, ponieważ dziewczyna zaszła w ciążę i wkrótce na świecie pojawiła się ich córeczka Jasmin. Niestety, małżeństwo Haralda i Birgit rozpadło się. Pod koniec lat 80. para planowała rozwód, ponieważ okazało się, że mężczyzna miał romans. Gdy żona się o tym dowiedziała, wyprowadziła się do kupionego przez siebie domu w Breitungen i popadła w alkoholizm. 14 sierpnia 1989 roku wieczorem kobieta umówiła się na spotkanie z Haraldem, żeby ustalić szczegóły rozwodu. Mężczyzna przyjechał do jej domu i uzgodnili, że 40-latka otrzyma od męża zadośćuczynienie w wysokości 500 tysięcy niemieckich marek. Po wyjściu męża, przed pójściem spać, Birgit rozmawiała jeszcze przez telefon ze swoją matką. Około północy Jasmin, wiedziona niepokojącym przeczuciem, postanowiła zadzwonić do mamy. Gdy przez dłuższy czas Birgit nie odbierała, córka zamówiła taksówkę i wyruszyła z oddalonego o 50 km Hamburga. Na miejsce dotarła o świcie i zauważyła, że zasłony w domu mamy nie były zaciągnięte, a Birgit robiła to każdego dnia. Kobieta miała dwa koty i gdy Jasmin weszła do domu, zauważyła, że jeden z nich jest w środku, a drugi na zewnątrz, co także było niepokojące, ponieważ zwierzęta zawsze były nierozłączne. Jednak wszystko w domu wyglądało normalnie, nie było żadnych śladów włamania czy przemocy. Dziewczyna zawołała mamę, ale nie otrzymała odpowiedzi. Zaczęła więc sprawdzać po kolei wszystkie pokoje. W sypialni zastała niepościelone łóżko i porozrzucane ubrania, jednak Birgit nigdzie nie było. Mimo braku jednoznacznych, niepokojących śladów, Jasmin nie mogła pozbyć się przeczucia, że stało się coś złego. Spanikowana skontaktowała się ze swoim ojcem oraz wujkiem Wolfgangiem, bratem matki, który był policjantem. I wkrótce zaginięcie Birgit zostało zgłoszone na policję. Niemal natychmiast na szczyt listy podejrzanych trafił Harald. Para była w trakcie rozwodu i nad mężczyzną wisiała perspektywa wypłacenia sporej sumy pieniędzy byłej partnerce, a do tego wszystko wskazywało na to, że Harald był ostatnią osobą, która widziała 40-latkę przed jej zniknięciem. W domu nie było śladów włamania, rabunku ani szarpaniny. Zabezpieczono jednak butelkę alkoholu i dwie szklanki, jedną ze śladami szminki. Zauważono także ślad buta w błocie prowadzący w stronę domu, jednak szybko został uznany za niemający związku ze sprawą. Brat Birgit, Wolfgang, podobnie jak jego siostrzenica, od początku miał bardzo złe przeczucia i poprosił śledczych, żeby dom jego siostry był traktowany jako potencjalne miejsce zbrodni. Rozpoczęto poszukiwania. W Lüneburgu roiło się od policji i patroli z psami. Żadne ślady ani wcześniejsze zachowanie kobiety nie wskazywały na to, żeby myślała o ucieczce i rozpoczęciu nowego życia. Dzień przed zniknięciem Birgit rozmawiała ze swoją matką przez telefon i wydawała się szczęśliwa. Cieszyła się, że wkrótce będzie mogła się przeprowadzić, ponieważ planowała sprzedaż domu. Nic więc nie wskazywało również na to, że mogłaby chcieć zakończyć swoje życie. Mąż kobiety został przez śledczych dość szybko wykluczony z kręgu podejrzanych i śledztwo utknęło w martwym punkcie. Uwagę policji odwróciły dwa podwójne morderstwa, które miały miejsce w tym samym czasie w rejonie Lüneburga. Sprawa Birgit została odsunięta na dalszy plan i jej bliscy musieli na własną rękę kontynuować poszukiwania. Wolfgang rozwieszał plakaty w kolejnych miasteczkach i zamieszczał ogłoszenia w prasie, próbując zainteresować media sprawą siostry.
Dopiero 3 lub 4 lata po zaginięciu Birgit na celowniku policji pojawił się 44-letni Kurt Werner Wichmann, jedna z koleżanek zaginionej. Wspomniała, że podczas rozmowy 14 sierpnia Birgit wspomniała właśnie o Wichmannie, którego poznała podczas przyjęcia urodzinowego u sąsiada. Kurt Werner pracował jako ogrodnik na posesji sąsiadującej z domem Birgit i nawet podczas innej imprezy odwiózł ją do domu. Policja przyjrzała się podejrzanemu i okazało się, że był w przeszłości karany, w tym za przestępstwa na tle seksualnym. Okazało się również, że podczas pierwotnego śledztwa w 1989 roku mężczyzna był przesłuchiwany, jednak podał wtedy śledczym alibi i dopiero po kilku latach okazało się, że to alibi nie było weryfikowane. Wichmann nie powiedział śledczym, że gdy doszło do zaginięcia 40-latki, nie był w pracy, tylko na zwolnieniu lekarskim. W lutym 1993 roku pod nieobecność Kurta Wernera przeprowadzono przeszukanie jego domu i funkcjonariusze trafili na ukryte, dźwiękoszczelne pomieszczenie, w którym znajdowały się takie przedmioty jak broń, amunicja, łańcuchy, sznury, środki nasenne, paralizatory, noże oraz kajdanki. Gdy podejrzany dowiedział się o prowadzonym przeszukaniu jego posesji, zaczął uciekać razem ze swoim 10 lat młodszym bratem i spowodował wypadek drogowy. W samochodzie mężczyzny znaleziono później części pistoletu maszynowego oraz więcej amunicji. W rezultacie Wichmann trafił do aresztu, gdzie 25 kwietnia 1993 roku powiesił się na pasku. Zgodnie z niemieckim prawem po śmierci mężczyzny policja wstrzymała śledztwo w jego sprawie i zaginięcie Birgit Meyer trafiło do archiwum X na kolejne lata. Brat kobiety, który sam był funkcjonariuszem policji wiele lat później, nadal naciskał na wznowienie śledztwa. W 2017 roku zwrócił się do nowych właścicieli domu, w którym Kurt Werner mieszkał przed śmiercią, o pozwolenie na przeszukanie posesji. Uzyskano zgodę i podczas akcji znaleziono kajdanki, na których znajdowała się krew Birgit. A 27 września 2017 roku w fundamentach garażu znaleziono ludzkie kości. Szkielet miał głowę owiniętą reklamówką. Badania pozwoliły na jednoznaczną identyfikację. Bez cienia wątpliwości szczątki należały do zaginionej 28 lat wcześniej Birgit Meyer. To, że Kurt Werner stał za porwaniem i zamordowaniem kobiety, nie ulegało już wątpliwości. Dowody w postaci DNA były niepodważalne. Według przypuszczeń policji mężczyzna uprowadził Birgit, żeby wyłudzić pieniądze od jej męża, jednak plan nie powiódł się i kobieta straciła życie. A młodszy brat mężczyzny najprawdopodobniej był jego wspólnikiem albo powiernikiem. W liście do brata Wichmann napisał, że najbardziej stresuje się, gdy myśli o ich domu oraz posiadłości i wszystkim tym, co jest z nią związane. Poprosił również brata o wyczyszczenie rynsztoka. Po odnalezieniu ciała Birgit przeprowadzono dokładne przeszukanie całej posesji i trafiono na takie przedmioty jak zakopany w całości w ogrodzie samochód, a także części pojazdów, torebki, biżuterię, klucze, różne damskie buty, broń i narzędzia. Choć nie udało się ich przyporządkować, to około 400 znalezionych przedmiotów najprawdopodobniej należy do ewentualnych kolejnych ofiar Kurta Wernera. Uważa się również, że mężczyzna jest odpowiedzialny za 2 podwójne morderstwa, które miały miejsce w tym samym czasie, co zniknięcie Birgit. W ciągu zaledwie kilku tygodni w lasach państwowych Gerde znaleziono zwłoki 2 par, które policja uznała za ofiary tego samego zabójcy. O morderstwach szeroko donosiła prasa niemiecka, a okolice, w których miały miejsce, były przez prawie 30 lat w dużej mierze omijane przez ludzi. Pierwsza z tych tragedii miała miejsce 21 maja 1989 roku. 45-letnia Ursula i 51-letni Peter Reinhold pojechali do Gerde na spacer. Para udała się na polanę, aby się opalać i urządzić piknik. Niestety spotkał ich tragiczny los. Zostali zamordowani, a następnie ich ciała przeniesiono i ukryto w pobliskim dole w ziemi.
momencie odnalezienia ofiary były nagie, jednak nie jest pewne, czy zostały rozebrane przez napastnika, czy może nie miały na sobie ubrań już wcześniej. Zabójca ukradł ich kosz piknikowy oraz zabrał kluczyki do samochodu, który później został przez niego porzucony 300 metrów od stacji kolejowej Vincent an der Lue, małym miasteczku w regionie Hamburga. Ciała Reinoldów zostały odnalezione przez zbieraczy borówek 7 tygodni później, 12 lipca 1989 roku. Zwłoki były już w zaawansowanym stanie rozkładu i ze względu na wpływ wysokiej temperatury były częściowo zmumifikowane. Ze względu na stan zwłok ustalenie dokładnej przyczyny śmierci nie było możliwe, jednak nie ulegało wątpliwości, że było to morderstwo. Za możliwe przyczyny uznano uduszenie albo zastrzelenie. Dodatkowo Peter miał uszkodzoną krtań, jednak nie sposób było stwierdzić, czy spowodował to sprawca, czy może zwierzęta, które mogły mieć kontakt z ciałami w tygodnie poprzedzające odnalezienie. 12 lipca 1989 roku, czyli w dniu odkrycia ciał pierwszej pary, 46-letnia Ingrid Van Beer i 43-letni Bernd Michael Kepping pojechali na wycieczkę do Gerde. Ingrid i Bernd Michael byli kochankami. Oboje byli w tym czasie w związkach małżeńskich, ale nie ze sobą. Po obiedzie w pobliskim miasteczku Bad Bevensen pojechali na pierwszą wycieczkę. Zaparkowali na małej pobocznej uliczce i przeszli ponad 2 km w głąb lasu. Jednak będąc w sektorze łowieckim numer 138 spotkali napastnika. Przypuszcza się, że zagroził im bronią i zmusił do położenia na ziemi twarzą w dół, aby móc związać im ręce i nogi. Następnie sprawca dusił Keppinga i zabił go strzałem w głowę z broni małego kalibru 5,6 mm. Ingrid także została postrzelona w głowę. Miała też rozbitą czaszkę i ciężkie obrażenia klatki piersiowej. Jej bluzka była podniesiona, a stanik rozcięty. Oprawca ukradł ofiarą aparat fotograficzny i kluczyki do samochodu, którym następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Późniejsze dochodzenie wykazało, że zabójca korzystał z pojazdu jeszcze przez tydzień i w tym czasie był zauważony przez okolicznego mieszkańca, który widząc pędzący samochód spisał numery rejestracyjne. Nie doprowadziło to jednak do przełomu w sprawie, ponieważ nie udało się uzyskać opisu kierowcy. Ostatecznie morderca porzucił auto w pobliżu kliniki uzdrowiskowej w Bad Bevensen. 2 tygodnie później, 27 lipca 1989 roku, policjanci pracujący nad sprawą zabójstwa Reinoldów przypadkowo odkryli ciała kolejnych dwóch ofiar. Potwierdzono, że para zginęła 12 lipca, czyli dokładnie w dzień rozpoczęcia pierwszego śledztwa. Ingrid i Bernd Michael zginęli zaledwie 800 metrów od miejsca odnalezienia ciał Ursuli i Petera. Dodatkowo z analizy wynikało, że do tego zabójstwa doszło w czasie, gdy śledczy badali pierwsze miejsce zbrodni, więc sprawca miał ogromne szczęście, że nie został schwytany. Nierówności terenu działały na jego korzyść, to właśnie ze względu na nie dźwięki wystrzału nie były słyszalne, jednak i tak morderca był wyjątkowo zuchwały, ryzykując w ten sposób. Nie ulegało wątpliwości, że za wszystkie te zabójstwa odpowiada ta sama osoba lub osoby. Modus operandi i miejsce było takie samo. W obu przypadkach ofiarami była para w średnim wieku. Do zbrodni doszło na terenie tego samego lasu oraz później sprawca lub sprawcy kradli wartościowe przedmioty swoich ofiar oraz przede wszystkim samochody. Później te samochody były porzucane w różnych małych miejscowościach, jednak obie te miejscowości znajdowały się na terenie linii kolejowej Hanower-Hamburg. Sprawcy niestety nie udało się zidentyfikować i ostatecznie specjalna jednostka policji zajmująca się tymi sprawami została rozwiązana. Od 1997 roku sprawą zajmowało się tylko dwóch detektywów, a od 2009 jeden. W lipcu 2009 roku postanowiono ostatni raz przyjrzeć się dowodom. W samochodzie Reinoldów udało się zabezpieczyć dwa włosy, które nie należały do właścicieli.
Poddano je analizie, jednak w przypadku starszych i do tego uszkodzonych i pozbawionych korzeni włosów istnieje tylko 60% szans na wyizolowanie i poprawne zbadanie DNA. Nie tracono jednak nadziei, że włosy pozwolą na zidentyfikowanie sprawcy. Ostatecznie do ustalenia jego tożsamości przyczyniła się sprawa Birgit Meyer, której przez dekady nie łączono z tymi podwójnymi morderstwami. Dopiero dzięki śledztwu brata zaginionej ustalono, że tych zabójstw dokonała najprawdopodobniej ta sama osoba. Kurt Werner Wichmann po wyjściu z więzienia w 1975 roku, gdzie trafił na 5,5 roku za zgwałcenie autostopowiczki, spędził 3 lata w Karlsruhe. W tym czasie w tym mieście doszło do kilku nierozwiązanych morderstw autostopowiczów. Wichmann w tym czasie miał aż 5 samochodów. 19 stycznia 2018 roku po sekcji zwłok Szkoła Medyczna w Hanowerze ogłosiła, że Birgit Meyer została postrzelona. Szef policji Robert Kruse zapowiedział dokładne przejrzenie starych spraw, w których udział mógł brać ten sam sprawca. W rezultacie analitycy Państwowego Urzędu Policji Kryminalnej Dolnej Saksonii przejrzeli 24 nierozwiązane sprawy. Po śmierci Kurta Wernera śledztwa zostały jednak umorzone. Policja do dziś jest pewna, że mężczyzna był seryjnym mordercą, a w międzyczasie prokuratura ogłosiła, że ślady DNA znalezione w aucie ofiar pasują do DNA Wichmanna. Kurt Werner miał jednego młodszego brata, a ich ojciec był przemocowy. Chłopcy dorastali w biedzie. Rodzina mieszkała w obszarze Lüneburga, które zamieszkiwały osoby o skrajnie niskich dochodach. W dzieciństwie u Kurta Wernera można było zaobserwować pewne bardzo niepokojące zachowania, które pojawiają się często w życiorysach późniejszych seryjnych morderców. Przede wszystkim było to okrucieństwo wobec zwierząt. Jego dawni znajomi wspominali, że deptał on żaby i strzelał do ptaków. Z powodu przemocy ze strony ojca chłopak często uciekał do lasów i spędzał tam długie godziny. Już w 1964 roku Wichmann włamał się do domu sąsiada, dusił kobietę i groził jej nożem, a nieco później zaatakował rowerzystkę. W 1968 roku 38-letnia Ilse Gerkens jechała na rowerze przez las w pobliżu Lüneburga i została trafiona w plecy 4 kulami z karabinu małego kalibru. Wichmann był podejrzany w tej sprawie i jego mieszkanie zostało przeszukane, jednak miejscowa policja nie podeszła do śledztwa poważnie i chłopaka nie spotkały żadne konsekwencje. I choć nie udało się jeszcze oficjalnie przypisać mężczyźnie kolejnych zbrodni, to większość jego domniemanych ofiar to autostopowicze. A na stronie internetowej Komendy Policji w Lüneburgu dostępne są setki zdjęć przedmiotów znalezionych na terenie posiadłości Wichmanna. Można je przeglądać i porównywać i śledcze mają nadzieję, że te przedmioty zostaną przez kogoś rozpoznane i możliwe będzie rozwiązanie kolejnych spraw. A w 2018 roku 30 detektywów z pomocą psów tropiących i wykrywaczy metalu jeszcze raz przeszukało posiadłość. Cała akcja trwała 2 tygodnie i jesienią 2018 roku na strychu na terenie przemysłowym w Lüneburgu znaleziono walizkę zawierającą 2 sztuki broni palnej wraz z amunicją oraz prawo jazdy na nazwisko Wichmanna, wydane w 1976 roku. W tamtym miejscu walizkę najprawdopodobniej ukryła żona sprawcy, która zmarła w 2017. Obecnie brat Birgit, Wolfgang, jest już po 70, ale nadal pracuje jako konsultant przy śledztwach kryminalnych i jest związany z fundacją Weißer Ring, która niesie pomoc ofiarom i ich rodzinom. W 2021 roku na Netflixie pojawił się miniserial dokumentalny poświęcony sprawie jego siostry pod tytułem Zaginięcie Birgit Meyer. A niemiecka telewizja ARC zrealizowała 3-częściowy film o zbrodniach Wichmanna zatytułowany Sekret Lasu Umarłych. I to jest już koniec tej mrożącej krew w żyłach sprawy. Tak jak wspomniałam na początku, nawet po upływie dekad nie powinno się tracić nadziei na poznanie rozwiązania spraw z Archiwum X.
W tym przypadku trzeba było czekać 28 lat i niestety odpowiedź nie była pozytywna, jednak czasem nawet złe wieści są lepsze od całkowitej niewiedzy. W tym przypadku też niestety sprawcy nie dosięgła sprawiedliwość. Sam wybrał śmierć zamiast stanięcia przed sądem. Bardzo chętnie poznam Wasze zdanie na temat spraw, o których dzisiaj mówiłam. Jeśli macie też propozycje, o jakich innych mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii albo miniserii o sektach, to podzielcie się tym w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!